obecnością zaszczyciła nas pani minister Elżbieta Rafalska. Witamy serdecznie. Proszę teraz o symboliczne przecięcie tej wstęgi. W kolejności pan prezydent miasta Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz pani minister Elżbieta Rafalska. Nie od czerwonego. Bardzo wam proszę. To jak to zrobić? Nie za dużo. No, tak, nie za dużo. Ja muszę na czerwone wjechać. Co chcecie. Proszę bardzo. Ci wszyscy ludzie, ci nasi podopieczni musieli w swoich rodzinach mieć kogoś do opieki, kto się bezpośrednio 24 godziny na dobę zajmuje taką osobą, a dzisiaj to robią nasi pracownicy, przeszkolona kadra. Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją biorę udział dzisiaj w otwarciu środowiskowego domu samopomocy. Z satysfakcją, dlatego że odpowiadamy na potrzeby osób potrzebujących, zaspokajamy potrzeby osób, które mają trudności z przystosowaniem się, mają zaburzenia psychiczne. I dzisiaj taka placówka została po prostu stworzona wspólnym wysiłkiem. Skąd jeszcze moje zadowolenie? Otóż, proszę Państwa, najlepsze są takie inicjatywy, które tworzone są wspólnie, razem z samorządem. Tu montaż finansowy wyglądał następująco. Niemalże 700-800 tysięcy złotych, jak powiedział pan wojewoda, 780 tysięcy rządowych pieniędzy na modernizację tego obiektu. Do prawie miliona dołożył, a więc ponad 200 milionów dołożył pan prezydent i mamy naprawdę pięknie wkomponowany, nowoczesny, nawet z zewnątrz imponujący, śliczny obiekt. Z tego, co zdążyłam zauważyć, bardzo funkcjonalny, który będzie świetnie służył uczestnikom tego SDS-u, a będzie ich 30. Jest ona przeznaczona dla 30 osób wykazujących inne zaburzenia psychiczne, między innymi demencję. Mamy uczestników w wieku 30 lat, kilku aż do 90. Mamy zajęcia w kilku salach, w sali aktywności fizycznej, w sali manualnej. Mamy kuchnię przygotowaną, gdzie wspólnie możemy przygotowywać posiłki z uczestnikami. Są zajęcia przy komputerze. Mamy psychologa, bo mamy psychologa do zajęć takich indywidualnych, jeśli jest potrzeba, do zajęć w kilka osób. Mamy też 3 specjalistów do poszczególnych zajęć przy komputerze, w kuchni, do zajęć manualnych. Koszt pobytu jest uzależniony z ustawy o pomocy społecznej, uzależniony jest od dochodu. Jeśli MOPS wyliczy, naliczy odpłatność, niestety są osoby zobowiązane ponosić. Są to nieliczne osoby, bo u mnie kilka osób tylko ponosi odpłatność, aczkolwiek jest też możliwość wnioskowania o zwolnienie z odpłatności, dlatego też jest to fajna placówka, bo przez te 8 godzin w zasadzie dla większości bezpłatnie zapewniamy tą pomoc.